Park miejski imienia Franciszka Kachla w Bytomiu. To właśnie tutaj zorganizowano 27. Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy. W zawodach wystartowało 8 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z całego Śląska, a organizatorem imprezy po raz pierwszy był bytomski oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wojewódzkie mistrzostwa i to mają uświadomić młodzież udzielania pierwszej pomocy, nie? Żeby zorganizowali przez te zawody, można dużo skorzystać, bo może piękne nagrody, wyjeżdżają na okręgowe, później do Warszawy, na krajówkę do Warszawy, także to są bardzo, bardzo prężne i mocne zawody. Kiedyś drużyna Szczowi-Dziedzic, która wygrała zawody ogólnopolskie, uczestniczyła w zawodach europejskich, zdobyła 7. miejsce w Liverpoolu. Więc jak widzicie Państwo, te drużyny, które startują, co roku podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje. Każda z drużyn musiała zmierzyć się z kilkoma zadaniami sprawdzającymi wiedzę teoretyczną i praktyczną. Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwała komisja pod przewodnictwem sędziego głównego Sławomira Czypczara. Będzie resuscytacja krążeniowo-oddechowa z pomiarem elektronicznym. Wszystkie drużyny będą pisały test i będą również 4 pozoracje. Na każdej pozoracji jest 3 poszkodowanych. Warto wspomnieć, że w zawodach w Bytomiu wzięły udział najlepsze drużyny ratownictwa medycznego z terenu województwa śląskiego wyłonione podczas eliminacji. W naszym okręgu, w okręgu śląskim, w eliminacjach do tego finału, który dzisiaj jest na szczeblu okręgu, brało udział ponad 3000 dzieci i młodzieży. To jest, uważam, bardzo istotne. W żaden sposób nie można przecenić tej wiedzy czy nauki, tych umiejętności, które te dzieci i młodzież nabywa. Często medialnie słyszymy, że nawet już małe dziecko jest w stanie pomóc, uratować. Czy uratować rzęchomu życie, czy zdrowie, prawda? Myślę, że my w jakimś sensie, czy w dużym stopniu się do tego przyczyniamy. Czynny udział w organizacji zawodów mieli uczniowie klasy ratownictwa medycznego z zespołu szkół zawodowych nr 2 w Knurowie, którzy wcielili się w rolę osób poszkodowanych. Podczas imprezy nie zabrakło również przedstawicieli oddziału rejonowego PCK w Knurowie. No przede wszystkim propagowanie Polskiego Czerwonego Krzyża, jak i wizerunek, który na dzień dzisiejszy w mieście powinien być jak najbardziej taką rzeczą powszechną, ponieważ powinniśmy się kojarzyć z udzielaniem tej pierwszej pomocy, jak i powinniśmy się kojarzyć z dobrem, które na co dzień niesiemy. A w tegorocznej edycji zawodów najlepsi okazali się uczniowie z 4. Liceum Ogólnokształcącego z Zabrza. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja 8. LO z Bielska-Białej, a 3. Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Lublińca. Kolejne pozycje zajęły drużyny z Bytomia, Sosnowca, Częstochowy, Rybnika i Jaworzna.